Cześć, witajcie. Łukasz z tej strony. Witajcie na sesji wieczornej. No właśnie, powiem wam, że dopiero co usiadłem do komputera, zobaczyć co się na rynku dzieje, bo trzeba było trochę skorzystać z tego ciepłego dnia, jak mówiłem wcześniej na sesji razem z Sebastianem. Mówiłem, że u mnie słoneczko świeci, no i trzeba było z tego korzystać. Było bardzo cieplutko, taka można powiedzieć późniejsza wiosna już nawet, mimo że jeszcze mamy porę zimową. Będę dosłownie za 2 minutki z wami. No i jestem już z wami, jestem. Mam nadzieję, że jesteście również razem ze mną i że byliście na poprzedniej sesji razem z Sebastianem, bo właśnie przyjrzymy spółeczki, które Sebastian nam proponował na rozpoczęciu tak naprawdę gry dzisiaj, na rozpoczęciu rynku. Zobaczcie marę, na której zrobił wczoraj prawie 85%. Dzisiaj nas na początku nas trochę zaskoczyła. Ale pamiętacie, że mówił o tym, aby patrzeć na tą spółkę, obserwować w okolicy 25-80. I zobaczcie się, że tak naprawdę spółka ta właśnie miała tak naprawdę duży opór na poziomie 25-80, ale w końcu miała na tyle siły i przebiła się i zrobiła około 50 centów, gdzie mam nadzieję, że zagraliście to. Jeżeli w ogóle byliście później już po naszej sesji, jeszcze obserwowaliście rynek, można było bardzo fajnie zarobić. Miało tu wolumen, miało przebicie, no i bardzo ładnie można było zagrać. Spójrzmy kolejną spółkę, którą zagrywał Sebastian, Atom. Bardzo ładnie się trzyma, dobiła do 17. 15. Mówiliśmy wcześniej o poziomie około 16 dolarów i ona tak naprawdę, można powiedzieć, niektórych strollowała, bo doszła do poziomu 15,95, jeżeli ktoś miał stop lossa na 16 dolarach. Niestety czasem tak bywa, ale w tym momencie można było jeszcze raz dograć sobie tą spółeczkę i zrobić 7%. 7 w ciągu dosłownie, można powiedzieć, ilu? No pół godziny, tak? 7% na tej spółce to jest dolar
14. Kupując dosłownie 100 akcji, mamy 114 dolarów po godzinę. Można, można. Właśnie o to chodzi, żeby takie spółeczki zagrywać, takie znajdować zagrania i żeby zbytnio się też nie stresować tym. No, po to właśnie tu jesteśmy, żeby wam podpowiedzieć, co obserwować, jak grać, w jaki sposób. Kolejną spółeczkę, którą byśmy chcieli zobaczyć, to jest Pton, czyli Peloton. Ona również bardzo ładnie się zachowała. Kiedy kończyliśmy naszą sesję, była nam na poziomie około 34 dolarów. No i widzimy, zrobiła jeszcze 18% w ciągu 2 godzin od momentu praktycznie lunchu. No można powiedzieć, trochę przed lunchem już zaczęła wędrować w górę, ale tak naprawdę od początku sesji, kiedy tylko przekroczyła nasz poziom 31 dolarów 28 centów, cały czas cyklicznie w tunelu wędrowała do góry i zrobiła prawie 30%. Teraz już trochę spada, więc warto się jej jeszcze dalej przyglądać, bo tak naprawdę jeszcze możemy coś na niej skubnąć. Na chwilę obecną cena spada, mamy trend malejący, ale warto dalej ją obserwować. Kolejną spółką, którą obserwowaliśmy i tak naprawdę no tutaj nie za wiele na nie wyszło, był Harley Davidson. I no i co tutaj mamy? Tak naprawdę nic tu wielkiego się nie dzieje, ona się cały czas konsoliduje, jest tu, trzyma się w zakresie, a tak naprawdę tworzy tutaj nam flagę. No i na chwilę obecną za wiele na niej nie powiemy, jakoś specjalnego wolumenu na niej nie ma, ale pozostawiam ją w obserwacji. Zobaczmy, co się działo dalej. Spółeczka AA. Odbiła się, odbiła swoje, ale od początku sesji, przez całą naszą sesję, no wędrowała jak dosłownie rakieta do góry. Tutaj nam troszkę spadła, ale często tak jest, że kiedy ona otwiera, to mniej więcej do poziomu 50%, później robi korektę. W tym momencie, w tym miejscu zrobiła trochę mniejszą. To jest poziom około 60-65%. Tutaj miała jakieś wsparcie na 69 dolarach z groszem. No i dalej w sumie tak naprawdę ma, nie może się przebić przez te wsparcie. Co żeśmy jeszcze obserwowali? Seed. Czy coś ciekawego nam zrobił Seed? No nie za wiele, nie za wiele. PRQR. Dzisiaj niezbyt ciekawie tak naprawdę. Przed sesją wyglądał dużo lepiej. BRBR. No przed sesją, po prostu jak myśmy kończyli sesję, to on tak nie za wiele pokazał, a tak naprawdę po tym jak zakończyliśmy naszą sesję, zobaczcie co zrobił, 4,5% od tamtego momentu można było to obserwować. Tu zaczął się, zaczęła być tak naprawdę silniejsza, jak widzimy nasze emy przecięły się, zmieniły w ogóle kierunek, no i dosłownie w chwilę tu zrobił prawie 3%, a następnie powoli, powoli cały czas wzrastała cena naszego Bellring Brands. Czy nam zaskoczył Calf dzisiaj? Nie, to nie był Calf, przepraszam, to był no i właśnie, tu mi wypadło z głowy, co tu mieliśmy za ciekawą spółkę? Teraz sobie przypomnę, mam zapisaną tylko tyle tych papierków, zeszytów, wszystkiego, że czasem ciężko się połapać, naprawdę. Zobaczmy, co można było dzisiaj jeszcze zagrać. Sopa na początku, bardzo fajne przebicie. W tym momencie nie wygląda zbyt ciekawie.
Jestem. Jest tu ktoś na czacie. Mam nadzieję, jak macie jakieś ciekawe pytanka, to z chęcią wam odpowiem, a teraz pozwolicie dosłownie minutkę przerwy potrzebuję. W sumie nawet nie minutkę, chciałem tylko skoczyć po kawę, bo zostawiłem ją w kuchni, także no to niby nie pora na kawkę, ale dobrze mieć świeży umysł, żeby spojrzeć na to, co możemy tak naprawdę zagrać. PF, no za wiele teraz nie zagramy, chociaż bardzo dużo, duży baj idzie. Ale niestety już nas minął ten bardzo fajny obrót. W tym momencie trzeba było tutaj zagrywać na 51, tak naprawdę 30. Też niewielki to byłby ruch, 15 centów na chwilę obecną, ale tak naprawdę 100 akcji mamy 15 dolarów. No kto by nie chciał w parę minut 15 dolarów dostać po prostu za nic tak naprawdę. Sprawdźmy, co się dalej dzieje. Jakiś wolumen ciekawy. TDC jeszcze dziś mówiliśmy rano. Bardzo fajnie to po prostu poszło. To, co TDC zrobiło, to też ciekawe. Ile to jest procent? 26%. Też bardzo ciekawie się zachowała od w sumie pre-marketu. Jak tylko zostało otwarte. On zrobiło jeszcze no, 16%, ale to bardzo fajnie, bardzo dobrze by było teraz przez najbliższe dni obserwować tą spółkę, zobaczyć co się na niej dzieje, jak będzie reagować. Tak naprawdę dużo można będzie powiedzieć też, jak się rynek zamknie za 46 minut, co się tutaj takiego stanie, jak banki zareagują, bo one mają tutaj bardzo często dużo do powiedzenia i one właśnie grają na post albo na premarkecie. Bardzo rzadko kiedy, wydaje się w ciągu dnia, wtedy już grają tutaj takie, można powiedzieć, wilki z Wall Street i na pewno znacie ten bardzo znany film, a jak nie, to polecam obejrzeć, bardzo fajny, gdzie grają tak zwane spółki groszowe, których i my czasem właśnie staramy się tak naprawdę znaleźć, nie mówię już o tych, co po parę centów, ale po parę dolarów, które łatwiej jest zagrać na początku, w sensie z mniejszym budżetem, z którym tak naprawdę każdy zaczyna, no bo powiedzmy zaczynasz teraz grę na giełdzie, zaczynasz się z nami uczyć, no i co? I patrzysz, o, spółka Amazon, a na ona ile kosztuje? 3000 dolarów i ile możesz akcji kupić na dzień dobry? Zaczynasz z budżetem 500, ani jednej, no właśnie. Nawet tu z marginem piątką byśmy ani jednej akcji Amazona nie kupili, więc nie polecamy w tym momencie, nie pokazujemy, chyba że dzieje się coś dziwnego na rynku, to wtedy prezentujemy takie Facebooki i Amazony, a staramy się szukać tych spółek dostępnych tak naprawdę na każdą kieszeń. I zobaczmy, co tu mamy, co się dzieje. General Motors dzisiaj tak... Coś tu ciekawego się zadziało. Jakby. No miło do naszego. Tutaj będziemy na pewno mieli wsparcie na 49,75. Mógłby się pokusić o to, żeby się odbiło. Zrobił jedno podejście, drugi raz przebicie i powyżej od 49,80 można by było coś spróbować tutaj zagrać. Bo mimo wszystko tak naprawdę mamy od początku trend wzrostowy. Bardzo fajnie to wygląda. No ale właśnie o tym, co mówiłem przed chwilą, jest to spółka, której akcja jednak kosztuje około 50 dolarów, więc możemy na niej dosłownie 10 akcji kupić, czyli potrzebowalibyśmy jakiegoś zacnego ruchu, bardziej mocnego, coś na ten deseń, takiego spadku. Tu można było nawet 10 akcjami, 10 akcji kupić i zrobić 20 parę dolarów. Dlatego staramy się dla was właśnie szukać takich
spółek tańszych, dużo tańszych i na takich najlepiej, najfajniej się gra. I dobrze jest, jak mają bardzo fajne wiadomości, bo wzrasta wtedy wolumen i bardzo dużo ludzi chce złapać kawałek tej ceny dla siebie, kawałek tego zarobku właśnie, no bo każdy gra po to, żeby zarabiać. No chyba, że jest to Sebastian, który to robi tak naprawdę, bo to lubi, ja tak samo polubiłem to, jest to teraz moja już też pasja i ja tak naprawdę na tym rynku nie siedzę tylko na sesjach. Bardzo często mam nawet na telefonie aplikację i przeglądam często, co się dzieje, ustawiam sobie różne alarmy, no bo chcę wiedzieć, chcę być na bieżąco, na czym stoję. Bo mnie to interesuje później, jeżeli jest jakieś dziwne zagranie, jakieś niespodziewane, szukam właśnie informacji, co tam się zadziało, dlaczego, żeby na przyszłość mieć kolejne doświadczenie, jak zareagować na jakąś właśnie wiadomość, informację, na przykład już na innej wtedy spółce, tak? Co my tutaj mamy? SBF też, myśmy mówili coś na początku. Nie za wiele, nie za mocno poszedł jednak mimo wszystko. Cały czas tak za wiele się na nim nie dzieje. Snap tutaj leci. Pton, no próbuje tu swoich sił, bo tak naprawdę tu jest jedno wsparcie, ale dodatkowo jego wsparciem tutaj również jest już chwileczkę. Widzimy tutaj knoty, aczkolwiek bardzo często utrzymał się na 37-45, który jest jakby jego podwójnym wsparciem, tak? Tutaj jakby się przebił, można było się pokusić tutaj o zagranie powyżej 37-55. Skróty takie, nie wiem czy widzicie, ja tu w ogóle nie naciskam, gdzieś mam tutaj pod, na TradingView podstawowe jakieś swoje dorysowania, ale aczkolwiek korzystam z skrótów na klawiaturze, żeby to szybciej szło i takie szkolonko robimy w naszej szkole również, żebyście poznali podstawy TradingView, jak się poruszać, do czego służą tutaj nasze narzędzia po lewej stronie, narzędzia na górze, jak je rozumieć, jak się do nich odnosić. To są bardzo, bardzo krótkie, mamy też takie kursy już przygotowane, nagrane, znajdują się na platformie naszej Edu4Trade, w wiedzy, czy też w edukacji na stronie, możecie sobie tam wybrać, zobaczyć co i jak, wystarczy, że weźmiecie pakiet podstawowy, czyli konto założycie tak naprawdę darmowe z nami i będziecie mieli już do tego dostęp bezpośrednio, od razu, bez żadnych opóźnień. No, Pton, no próbuje swoich sił. Tutaj cały czas buduje taką flagę. No, ciekawe jak się przebije. No ja bym chciał, żeby tu się przebił. Dodam sobie alert, żebym wiedział, nie minął tego. Atom. Też bardzo ciekawie. Praktycznie dochodzi do naszej ceny maksymalnej dzisiaj naszego wsparcie 17-18, doszło do 17-17 w dwóch świecach. Teraz mamy korektę, no i ciekawe, czy zrobi kolejne podejście. Jakby zrobił, można by było pokusić się o kolejne zagranie od 17-20, 17-21. Jakby zobaczymy, a gdzie to może dojść. To już jest... Tak naprawdę 17.30, tu by było dobrze, żeby chociaż przekroczył. Tak. Nawet 35, jakby przebił się przez ten opór. Można by było wytrzymać to. Prawie 18 dolarów. No, warto to obserwować.
Obserwujcie tą spółeczkę. Ja sobie na pewno ją zapiszę, żeby zobaczyć, co się stanie później, co się stanie rano przed otwarciem marketu. Na pewno Seba ją też jutro sprawdzi. Także bądźcie jutro również, bądźcie codziennie tak naprawdę, bo jesteśmy codziennie na naszych sesjach. Najlepsze oczywiście sesje mamy na otwarciu rynku, bo tam najwięcej się dzieje, aczkolwiek na sesjach wieczornych zawsze też można coś umknąć. Tak to się mówi? Wiecie, o co chodzi. I te sesje wieczorne tak naprawdę są właśnie dla tych, którzy pracują w ciągu dnia. No niestety nie mogą być na otwarciu sesji, bo sesja otwiera się o godzinie 9 czasu Nowego Jorku, czyli plus 6 godzin, jeśli chodzi o czas w odniesieniu do czasu polskiego. No, czyli w tym momencie mamy w Polsce godzinę 21:23, a otwarcie jest o 15:30 i większość ludzi w tym czasie jest w pracy, chyba że ma bardzo fajną zmianę, na przykład do 14:00. I takim ludziom, przepraszam, ludziom można pozazdrościć, bo mogą być na tak naprawdę na dwóch sesjach, albo i nawet przez cały dzień, wieczorkiem pójść spać, iść do swojej pracy normalnie i po pracy dorobić znowu na rynku, tak żeby budować swój portfel do tego, żeby wyzwolić się na, tak naprawdę z tego systemu, bo o to nam chodzi, żeby zarabiać na rynku, nie na nim tracić, nie być dawcą kapitału. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Atom, bardzo fajnie, aby on tutaj poszedł w górę dalej. NIO, NIO, co dzisiaj NIO robi? Mocny wzrost, mocny spadek. Naprawdę, zobaczmy co na piątce, jak to na piątce wygląda. Tak często jest. Ogromna świeca. Druga jeszcze tutaj, drugie podejście było, a później był spadek. Więc zniwelował te pierwsze dwie świece. Poprzedniego dnia identycznie to praktycznie wyglądało. No ale teraz tak naprawdę ja tu nie widzę nic do zagrania. American Airlines. A jak tam net się trzyma? Wczoraj. Widzicie, dużo różnych. Można było zagrać jeszcze z wczoraj rysunki, ale dzisiaj w sumie byśmy zagrali to na początku lub tutaj od tego przybicia się M, czyli tak naprawdę no można już było się tu pokusić, jak się te dwie M przebiły, no ale nawet ci bardziej wytrwali mogli przeczekać do tego momentu, tu się konsolidowało i tak naprawdę na 106.15 można było spróbować zagrać również. Też fajnie to wyglądało. Teraz no niestety nie za wiele tutaj widzę. Jest tak naprawdę konsoliduje się. Jest taka flaga. Zobaczmy, zobaczmy. Hulk. Dalej nic nie robi. Czy jakieś gapy dzisiaj ciekawsze jeszcze mieliśmy? Simpson, ale to jakaś spółeczka, która by mnie interesowała, to też nie. Atro, ale to jakaś groszówka? Nie. Brak Gaming Group. Cóż to za spółeczka jest? Brand Gaming, usługi technologiczne, oprogramowanie pakietowe. Dodam spółkę do obserwowania. Zrobiła dzisiaj 25%, więc bardzo fajnie. Robi różne oprogramowanie, gry, technologie, platformy, casino content, no ciekawe. Sport Media Outlet. Istnieje od 2004 roku, założona w Toronto, w Kanadzie. Mocny zakup, ciekawie wygląda.
Jaki wolumen? O, wolumen nie za duży, 400 tysięcy. Ale można będzie się jej przyjrzeć, może coś ciekawego się zadzieje. Ciekawe mnie właśnie ta IT, właśnie tak spojrzałem, rzuciłem mi się w oczy, bardzo fajnie. Właśnie ostatnie parę dni graliśmy ją jeszcze przed weekendem, tylko właśnie nie pamiętam, którego dnia to było. Ale no, wygląda przez parę dni bardzo fajnie. No, 14%, można już powiedzieć, prawie 5% dziennie. O to nam chodzi, żeby chociaż 5% dziennie zrobić, to tak naprawdę przez miesiąc czasu zrobimy z tego 100%, czyli nieważne, ile kapitału będziemy mieli. No, mam nadzieję, że oczywiście nie gramy całym kontem, chyba że jesteśmy tego absolutnie pewni. Aczkolwiek nikomu nie polecam, a na pewno nie na początku. Ogólnie teraz ten IT tutaj fajnie wygląda, bo jest tak naprawdę, zobaczmy jak to na jednodniowych wykresach wygląda. Dzisiaj 40, 50, czyli tutaj mamy to nasze wsparcie na 14, w sumie 14, 40, 50, znaczy nasz opór, tutaj no 14, 63, 40, 73. Także tutaj oscyluję, próbuję swoich sił i tak naprawdę gdyby udało mi się przebić, nie ma tu jakiegoś super dużego wolumenu i żeby to zdobyło trochę wolumenu właśnie, to mogłoby to polecieć w górę. Jeżeli dzisiaj się nie przebije, myślę, żeby było warto obserwować je jutro, też sobie ją zapiszę. I właśnie też o to chodzi, że w tych wieczornych sesjach też nie ma co na siłę grać, no, nigdy nie ma co na siłę grać, ale warto właśnie pooglądać te spółki przez co godzinkę, żeby mieć jakiś pogląd na to, jak na przykład można by było sobie zagrać jutro na otwarciu sesji. Tego właśnie szukamy. To ATI, niewiele chyba się ruszyło. Tutaj tak naprawdę nic się nie zadziało. Zobaczmy. AMD. Dzisiaj wzrostowo, wczoraj jako tako po japońsku, jak to by można było powiedzieć. Ale po tym ostatnim wzroście jakichś super ruchów to nie robi. No tu wiadomo, był piękny ruch. Naprawdę tu już od 100 dolarów. Przez dni parę, bardzo fajnie. Teraz są małe ruchy, ale czasem nie są do przewidzenia. Wiadomo, staramy się złapać coś tu i tu, ale my nie szukamy takich spółek, na których łapimy 10-15 centów. Staramy się te no, minimum 5% złapać z ceny, żeby to było na przykład, naprawdę fajnie. No tak jak tu można już było się pokusić. Tutaj mamy prawie 5% do złapania w ciągu dnia. Więc to już można było patrzeć i próbować coś tutaj zagrać. BTU, Peabody, bardzo fajnie też na początku wyglądało. Zdawało się, że to jeszcze bardziej dalej poleci, bo miało no, dość mocne tu wsparcie, widać na 13,40. Tutaj tak samo w tych okolicach się utrzymuje, ale nie miało na tyle siły, żeby polecieć dalej na początku, tylko raport o zarobkach, o zyskach i przychodach, który wyszedł, pokazał się rano. No, poskutkował tym wzrostem 6% na dzień dobry, ale można było tą spółeczkę też obserwować przez najbliższe dni, tak jak, że oscyluje właśnie na tym wsparciu 13,40. Ta cena jest dość często tutaj pokazywana na jednodniowych wykresach. No, także ma szansę powędrować nawet, myślę, że na początku do tych 15 dolarów 50 centów, a następnie może się pokusić o te 19,80, praktycznie 20 dolarów. A jak już tu poleci dalej, no to ma dużo większe szanse, także polecam ją obserwować. Jeżeli chodzi o energię, to no to energię wszyscy potrzebujemy, prawda? A z czego ona korzysta? Jakich energii pozyskuje? Minerały energetyczne.
Przepraszam, ktoś mi właśnie na Messengerze napisał. Także się chwilowo rozkojarzyłem, a to nie jest dobre. Pamiętajcie, wyciszać takie rzeczy, telefony itp., żeby to nic nas nie rozpraszało. Można, można. Można będzie się tu pokusić, jak przebije M50. Coś zagrać, ale czy na pewno chcemy te parę centów łapać? No tutaj może dojść do tej M200 i może do VWAP-a. I to tyle, i to będzie raptem 20 centów. Ale jeżeli komuś to pasuje, no to proszę bardzo, oczywiście. Aczkolwiek, no, jeżeli mamy po te parę centów grać, no to trzeba mimo wszystko jakimś większym kątem grać, żeby no brać chociaż powiedzmy te chociaż 1000, żeby akcji to jest chyba $13 wziąć, bo tutaj robiąc 19 centów, jak weźmiemy 1000, to zrobimy $190, tak, na tym ruchu i no wtedy już to się opłaca, tak? Zobaczmy, co dzisiaj dalej mamy, co tutaj się dzieje. Czasem trading, jak widać, jakieś lagi, bądź też to może być mój komputer. Komputer, który jest do wymiany. Niestety, ale daję radę jeszcze streamować, daję radę grać, więc tylko o to chodzi. A chcę sobie zrobić bardzo fajne miejsce do gry na giełdzie. Na chwilę mam obecną 3 monitory, ale chciałbym zrobić bardzo fajne stanowisko na 6. No i to jest tak naprawdę teraz takie, można powiedzieć, moje małe marzenie. Chwilowo nie mam czasu nawet, żeby to zrobić. Więc tylko się szykuję, muszę sobie jakiś termin fajny ustalić i na pewno takie stanowisko sobie zrobię. A wtedy się nim z wami pochwalę. Bo na pewno będzie czym, żebyście mieli też jakiś cel, jeżeli w trading stanie się waszą pasją, tak jak i moją, tak jak i Sebastiana. Ja tak naprawdę od Sebastiana się zaraziłem. No, on tu swoją wiedzę no, przekazuje w sposób niesamowity. Zaraża ludzi po prostu swoją energią, zaraża ludzi no, swoją pasją do tego tradingu. Bardzo fajnie potrafi opowiadać. Nie to, co ja tam jakieś dyrdy mały, nie? On opowiada bardzo fajne historie. No i warto przychodzić na te sesje no, otwarcie giełdy tak naprawdę, bo on z reguły je prowadzi, no chyba, że nie może w danym momencie być, ale tak naprawdę to jest jego tak naprawdę konik, można powiedzieć. No ale wróćmy do rynku. Próbuję wam coś znaleźć, jakoś tutaj spółeczkę, ale jak tam Atom ktoś obserwuje, właśnie, to będzie robić kolejne podejście, czy nie? Co robi tu Pton? No nie chce, nie chce. Skonsolidował się, no i tyle tak naprawdę. Możemy sobie tu zaznaczyć kanał. Tak naprawdę, no nic tu nie robi. Gdzie to jest tu? Nie pamiętam skrótu, powiem do tego, bo bardzo rzadko z tego korzystam. Chociaż nie pokusiłbym się o taki kanał, bo tak naprawdę tu można powiedzieć, że jest kanał poziomy. Jest on spadkowa, ona sobie już teraz się przybyła, teraz się konsoliduje i trzyma się, jak widać, w takich ryzach i to raz na to warto by było patrzeć. Tu już nasze te linie nie mają kompletnie znaczenia poprzednie. To są historyczne, one już minęły, nie ma nam co nimi się sugerować, można tylko popatrzeć mniej więcej, jak ruszała się cena i tyle. Więc no ja liczę na to, że jeszcze tutaj inwestorzy pokażą coś, a często przed zamknięciem jeszcze potrafią pokazać na sam koniec, bo zostało nam 23 minuty do zamknięcia. Więc przyglądajmy się Pton, przyglądajmy się Atomowi. Podchodzi właśnie o tym, co mówiłem. I dobrze by było, można się pokusić od 17.21, ale najlepiej by było, jakby 17.35 przybiła nasza cena. Wtedy ma bardzo duże pole tutaj.
tak naprawdę aż do $18. A dalej? No nieograniczone są możliwości tak naprawdę. 18, 18, 50. Tak naprawdę co około 50 centów można by było tutaj się pokusić o grę, ale no musi złapać momentum teraz. Musi wolumen złapać. Dobrze by było. Przyjrzyjmy się, co tu będzie się działo. Jeżeli ktoś by otwierał na 17.21, tylko trzeba uważać, bo widzimy, że tutaj było blisko. No i 17.20, 21. Nasz stop loss będzie na poziomie 16.95, czyli stop loss 26 centów. A jak obliczyć teraz nasze ryzyko tutaj, ile akcji powinniśmy zagrać? Nie wiem, czy ktoś z Was wie, jak to można zrobić. Są na to różne sposoby, mamy na to tabelkę, ale równie dobrze jest tutaj takie narzędzie w TradingView, o którym mówimy również na jednym z kursów, z również takich informacji, zajęć na temat tradingu. Zapraszam na pewno do rejestracji z nami. Dużo edukacji i kursów jest za darmo. Każda sesja tutaj jest za darmo. Więc bardzo można dużo fajnej wiedzy zyskać razem z nami. Przyjrzyjmy się, co tu Atom zrobi. To wygląda na 5-minutowce. Bardzo fajnie. Za chwilę się dochodzimy do końca 5-minutowej świecy za 20 sekund. I tutaj ważne, co teraz się stanie, bo bardzo wielu traderów gra na 5-minutowych świecach. Taki spory spread jest nawet na tej spółce. 13 centów, 14 centów. To schowam, żeby Was nie dezorientować. $12, no spore spready tutaj są, także trzeba też uważać, bo wchodząc za nawet 17.21, zobaczcie, tutaj było 17.27. Sprzedaż, czyli kupując za 17.38, to tak naprawdę bierzemy cenę od razu na minus i to taki spory przy takim spreadzie. Najfajniej się gra, jeżeli spread nie przekracza tych, powiedzmy, nawet 1-2 centów. Wtedy możemy bardzo fajnie, bardzo łatwo wyjść nawet na minimalny plus, jeżeli coś nie pójdzie po naszej myśli, bo w takim wypadku no to musimy mieć się na baczności. Bo wchodząc jesteśmy od razu, kupując 100 akcji przy takim spreadzie, jesteśmy od razu dolar i 10 centów w plecy. Na dzień dobry. Także tu musimy uważać, a do tego jeszcze pamiętajcie, dochodzą często koszty brokerów, więc to trzeba też brać pod uwagę. 17.27 cena, no bardzo, bardzo fajnie ten Atom się porusza. Jeżeli ktoś wszedł na 17.21, to ten stop loss tak naprawdę, no jak już tu się przebiło, bym zostawił na 16.85, nawet 16.90 w sumie, poniżej naszej EMY 15. Już nie ma tu zbytnio wolumenu, to powoli rośnie, nieśmiało, ale fajnie by było, jakby poszło na powyżej 17.35, tylko trzeba też uważać, bo jest 18 minut zostało do zamknięcia rynku, także trzeba na wszystko patrzeć, na wszystkie, na czasy, na wolumen, na wykresy innych spółek, na SPY, które dzisiaj, wiemy, robiło tutaj nam różne ciekawe zagrania, ale widzicie, właśnie myśmy
poszli już na przerwę, poszliśmy porozmawiać, omówić spółeczki i wtedy SPY zrobiła to, co my lubimy. Poleciało w górę, wtedy nasze wszystkie spółki, które patrzyliśmy, jeszcze wystrzeliły. Także jak to Atom. Pamiętajmy, Atom, AA, Hog, Pton, Mara. Ja bym IT jeszcze obserwował jutro bardzo bacznie, 17.24. Pamiętajcie, tutaj jest stop loss. Poniżej ja bym ustawił, poniżej EMY. To byłby nasz stop loss, tak? Cyk. No i ja bym chciał zobaczyć tu przebicie te 17.35. Nieśmiało, bardzo nieśmiało, ale idzie do góry. To jesteśmy na piąteczce, zobaczmy jak to na minutówce idzie. Tak samo bardzo, bardzo nieśmiało wspina się na wyżynie. I ten stop loss tak naprawdę tutaj może być kluczowy. EMA 50 na minutowej 16.91, także ten 16.90 bardzo fajny stop loss. No i co tu może się stać? Bardzo fajnie, EMA 200 właśnie zrównała się z VWAP-em, czyli z ceną uśrednioną zakupu. Zakupu, ogólnie ceną uśrednioną danej akcji. No bardzo fajny ten natomiast dzisiaj, muszę przyznać. No a ten, ale na początku tak naprawdę jak Seba tam grał, widziałem, no nie mogłem się napatrzeć na te, a no tak naprawdę no rakieta, po prostu rakieta przez całą naszą sesję. Użyjcie, 16 minut zostało do zamknięcia rynku. No. Brakuje mu troszkę siły, brakuje, żeby tu się przez to przebić. Ten Atom, jeżeli trzeba uważać, ale jeżeli ktoś ma gdzieś grał tutaj wcześniej, dalej te trzyma spółki, warto by było zostawić sobie na noc, aczkolwiek nie za dużo akcji, że w razie gdyby stało się coś nieprzewidywanego, a nieraz tak bywa, jak widzieliśmy parę dni temu na przykładzie Amazona, kto grał shorta, bo tak wszystko wskazywało, nagle tylko w minucie, jak w momencie, co nie w sekundzie nawet, jak tylko zamknął się rynek, akcje poszybowały w górę. I to był skok rzędu $500, co na tamten moment było to około 20% chyba, 3150 chyba skoczyło w ciągu 2 minut. Także to był szok, że co żeśmy zobaczyli. Że wszyscy, co grali shorta, no mogli się niektórzy nawet i wyzerować, jak mieli mniejsze konta. Więc proszę uważać na takie zostawianie właśnie na noc. Gdyż u większości brokerów nie da się na postmarkecie zagrać, czy też na premarkecie. Niektórzy pozwalają na to przez opcję limit, czyli ustawioną z góry już wcześniej cenę, nie można po markecie kupować czy sprzedawać. No, a tutaj spread się jeszcze większy zrobił, 20 już centów. No, ale próbuję, widzę, próbuję, chcę ten Atom polecieć, no. Chcę znaleźć drugi Atom, a wiemy, jak Atom z Atomem się spotka, to co się może stać? Właśnie. A jak ktoś nie wie, wiecie, kto wam pomoże? Wujek Google. Nasz wujek Google wszystko wie, tak naprawdę. Tylko trzeba też uważać, bo niektórzy tam trolują na tym Google i powiedzą wam w ogóle nieprawdę. Nie warto wszystko. I poleciał jakiś duży zakup, poszedł. Trzynaście minut zostało. Chciał, żeby tu chociaż do... Jeszcze przed zamknięciem doszło tu do 17.50 chociaż. No to powinno sobie poradzić. 17.60 może. I by było bardzo fajnie.
No, ciekawe, ciekawe. Warto to obserwować, jak tam nasz pton. No nie chce, widzicie, wybija się z tego, wybija się z tego i no nie za wiele tu się dzieje. Prawdopodobnie, jeżeli tak to się utrzyma. Chociaż. Może bardzo możliwe, że tak naprawdę po zamknięciu rynku, po tej konsolidacji jutro zobaczymy kolejny wzrost, ale czas pokaże. Ja bym to na pewno nie ryzykował na zostawianie na nockę. Tutaj Atom, no, nie złapał, nie ma siły. Prawdopodobnie już za daleko nie zawędruje. To jest nasz stop loss. Tu koloru nie będziemy zmieniać. Ale jeżeli ktoś grał, ja bym to zostawił dosłownie parę centów ponad zakupem. A to po to, żeby zniwelować nie to, że nawet straty, ale cenę, różnicę w cenie, a także cenę co chciałem powiedzieć? No właśnie, commission tak zwane u brokera. Żeby jednak te parę centów zrobić przy dowolnej ilości akcji, tak żeby te commission chociaż być w stanie opłacić, a nie być na minus. No jak będziemy na minus, to już nieznacznie, nie stracimy wiele. No tutaj można było fajnie się pokusić, doszło do 17,45, ale to był jeden strzał tak naprawdę i widzimy później otrzymuje się na 17,35, czyli to jest dość mocny opór, o którym właśnie mówiłem wcześniej, że chciałbym zobaczyć, żeby się to przez to przebiło. No cóż, będziemy tą na pewno spółeczkę jeszcze obserwować, na pewno jutro, tak jak całą resztę, jak tam teraz w ogóle Mara jeszcze przed zamknięciem wygląda. No, ciekawie, ciekawie. Tu można było się pokusić tak naprawdę. Wtedy skupiłem się na tamtych spółkach. W ogóle nie ustawiłem sobie w obserwowanych niestety, ale tak właśnie bywa. Ale pamiętam następny raz. Tu można było zagrać ją bardzo fajnie. No, zrobić tam 2,5%, 66 centów, bardzo fajnie. 100 akcji to jest $66, ale pewnie byśmy mieli już tutaj stop lossa poniżej 20,6,30, jakby to dochodziło, tutaj byśmy część sprzedali, przepraszam, a tu byśmy mieli gdzieś stop loss na poziomie 26,15. No ale widać, Mara trzyma się dobrze, a to pewnie, jak to SPY wygląda w ogóle, no, teraz już można powiedzieć nijak tak naprawdę, tutaj tylko fajnie na chwilę nam zagrało. No ale dobra, no. Ups. Atom, nie ma takiej spółki. Atom. No to jest nasza spółeczka. No dzisiaj mi bardzo się ona spodobała, tak samo jak AA oraz no, Pton, Hog, Mara, IT. IT bardzo polecam jutro obserwować, jak to teraz wygląda. On tu oscyluje, no przebił się w końcu przez te 40-50. Można by było się spodziewać, że on będzie kontynuował ten swój trend z ostatnich paru dni. Na chwilę obecną leci w takim tunelu. To było chwilowe przybicie, więc można ulać, ale w takim tunelu leci. No i jeśli się tu utrzyma, to można tu zobaczyć znowu kolejną odbicie ceny do 42,60, 42,50. No zobaczymy, ciekawi mnie, bardzo ciekawi mnie to teraz spółka, bo jeżeli się tu utrzyma, oczywiście musimy na to zwrócić uwagę. Będziemy bacznie obserwować. Zdało 8 minut. No widzimy, no
to o czym mówiłem, bardzo, bardzo mocny jest ten opór. 35 oscyluje cały czas, 17,35. Chcielibyśmy zobaczyć, jak ona się przebije i poleci w kosmos. Takich właśnie chcemy, takich spółek szukamy, które lecą z Poznań, tak jak właśnie na przykład Sebastian zauważył tą Marę parę dni temu, prawie 90%. I to zagrał na bardzo, z tego co pokazywał, na tym bardzo mało koncie. Bardzo fajnie, nawet na małym koncie było na tym zarobić. No zresztą na każdej innej spółce, na byśmy grali i zrobili prawie 90%, no to byśmy zarobili no, prawie drugie tyle, co włożyliśmy, tak. Czy coś więcej tu dzisiaj jeszcze zobaczymy na koniec. Trzeba uważać, bo teraz już tak naprawdę zaraz zamykają rynek, więc mocne sprzedaże mogą się pojawić. Dużo ludzi może wyprzedać się, tak zwanych dużych jest day traderowców, ja bym nazywał ich. Ludzi, którzy grają tylko w ciągu dnia, właśnie nie trzymają spółek, nie robią swingów, nie grają ich w ogóle, nie lubią ich. No i wtedy na koniec sesji, przed sesją trzymają jak najdłużej mogą i żeby wyciągnąć ile da się da. I na koniec przed sesją zamykają, nawet w ostatniej minucie nieraz zamykają nawet na szyję, więc trzeba uważać, bo wtedy może być taka świeca w dół, że jeżeli nie mamy stop lossu ustawionego, który jest bardzo ważny, o którym zawsze przypominam ja, zawsze przypominam Seba, no może być taka świeca w dół, że no stracimy nasze konto tak naprawdę nawet, jeżeli za dużo akcji kupiliśmy, zagraliśmy całym kontem. Więc tu trzeba bacznie uważać. Tutaj właśnie tak dlatego mówiłem, ustawmy tego sobie stop lossa, a jeżeli ta spółeczka nie powędruje dalej, albo jeżeli mamy mało akcji i gramy od początku tutaj od tego ruchu i trzymamy je nadal. No oczywiście nie wszystkie, bo mam nadzieję, że po drodze gdzieś tam zamknęliście, sprzedaliście część tych akcji, żeby być na plus. No to jeżeli macie tych parę akcji, no to można by było je zostawić nawet właśnie na noc, żeby z lepszym jeszcze startem tak naprawdę zacząć jutro. A jeżeli gracie tu od niedawna, pton się przebił, wyskoczyło nam tak samo na telefonie, ale to chyba był tylko jeden ruch, taki wystrzał, co? Zmienimy to sobie. Ten duży, do wolumen tu wskoczył tak naprawdę. Ale to ciekawe, że tak na koniec, co? No, czasem te spółki zaskakują. To było tylko jedno przebicie. Wywaliło wszystkich tutaj i może być różnie na chwilę obecną, ale widzimy tutaj, no duża sprzedaż, 62, czyli tak jak tutaj więcej ustaliłem, 62 jest na poziomie tej świecy i tutaj kolejnej, także no tutaj mamy dość ciekawe wsparcie. Ciekawie, ciekawie, ale trzeba uważać. Okej, nasz atom co robi? Dosłownie nic, utrzymuje się na tej cenie. Mnie bardzo ciekawi, co zrobi, jak się ten zamknie rynek, czyli za te dosłownie 3 minutki. Bo to może się różnie zadziać. Będziemy wyskoczyć znowu do góry. Może ktoś zachce go jeszcze wykupić za tą fajną cenę. Przewidując na to, że po zamknięciu rynku, no jednak powędruje w górę. Usługi komercyjne, no się cenią, idą w górę.
Nie, no, nie przypominam, żeby tu się coś zadziało, także nie ma co przeciągać. Pozamykamy wszystkie nasze akcje, chyba że tak jak mówiłem, Atoma, grając od początku, możecie sobie parę akcji tu zostawić, żeby jutro z fajnym zacząć. Zacząć startem, masło maślane, no, ale wiecie o co chodzi. Także, no cóż, dziękuję za to, że byliście tu dzisiaj z nami na sesji popołudniowej, jak i wieczornej. No i co? I zapraszamy na naszą platformę, gdzie będziemy Was edukować. Poza samymi sesjami będziemy Was edukować, Was uczyć pewnych patternów, różnych strategii i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co byście chcieli wiedzieć, na pewno od nas się nauczycie. Tylko pamiętajcie, nie ma pośpiechu, musimy to robić powoli, sukcesywnie, aby każdy przyswajał tę wiedzę po swojemu, czy wolniej, czy szybciej, ale mógł jeszcze ją też przetestować, przetrenować na kontach demo, na których naprawdę warto na początku się uczyć, bo nauczymy się pewnych zachowań, pewnych patternów, ale jak przechodzicie na pieniądze realne, dochodzą również emocje, a tych emocji staramy się wyzbywać i na początku jest to bardzo ciężkie, muszę wam powiedzieć, bardzo ciężkie. Ja miałem z tym sam problem, jak kiedyś zaczynałem. Teraz już nie jest to problemem, nawet jak jakieś emocje mnie łapią, staram się ich jak najszybciej wyzbyć różnymi sposobami. Są na to sposoby. No i co? No i tyle. Dzisiaj fajny w miarę dzień wyszedł. Tak naprawdę nie zapowiadał się tak skromnie, a wyszło na to, że bardzo fajnych parę spółek złapaliśmy. Wszystko dlatego, że Seba właśnie zauważył. No, jest znakomitym analitykiem z bardzo wieloletnim, kilkunastoletnim doświadczeniem. Także polecam jego posłuchać nieraz. No i właśnie to on tak naprawdę tworzy tą szkołę, bo on tu najlepsze znajduje dla nas sygnały. No powiem wam szczerze, że sam się od niego uczyłem, tak naprawdę uczyłem się jeszcze dłużej, jeszcze zanim poznałem Sebastiana, ale od Sebastiana nauczyłem się najwięcej. On mi najwięcej pokazał właśnie. On mi pokazał tę drogę, nauczył tej pasji. Także żegnam się, trzymajcie się cieplutko. Call me Shizek, no spóźniłeś, no przyszedłeś na sam zamknięcie tak naprawdę rynku. No niestety, zapraszam jutro o godzinie, kłamie, chciałem powiedzieć o 16, ale to jest o której otwieramy rynek? O 9.30, o 9 amerykańskiego, czyli o 15 czasu polskiego. Na kolejną sesję w ciągu dnia lub tak samo jak dzisiaj, jak na 21 czasu polskiego na sesję wieczorną. Także trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, miłych snów.